Nadszedł czas zmiany, przejścia do prawdziwego działania wszechświata. I nadszedł czas, aby zrozumieć, że używamy stanu materii, by osiągnąć poziom zrozumienia duszy człowieka. Teraz rozumiesz, być może, dlaczego Kreator wysłał swoich posłańców w imię tego, co miałeś. To oni przynoszą uszy, aby można było ich użyć, gdy nadejdzie czas Mesjasza. Mogę nauczyć duszę i przesłanie. Nie by się przeciwstawiać, ale poprzez ich zrozumienie, przez tych, którzy stali się Mesjaszami, aby dawać ze swoich dusz, aby ich elewować. Zadanie stało się łatwe. Szkoła jest tutaj i uczniowie są tutaj w oddaniu. Wtedy nie będzie żadnej walki między tym, co nazywają muzułmanami a chrześcijanami. Baranek i lew będą jeść i spać w tym samym gnieździe. Chrześcijanie i muzułmanie będą spać i modlić się w meczecie, w tym samym kościele, w imię ich dusz, nie w imię religii, które są używane do tworzenia tak wielu konfliktów, dla korzyści tych, którzy byli hiperaktywnymi dziećmi. Nadszedł czas, czas zmian jest tutaj. I jak powiedziałem, moje życzenie jest moim rozkazem. Jeśli pragniesz ujrzeć pokój, droga pokoju jest wyłożona bardzo wyraźnie. To dusza świadomości zbiorowej. Poprzez dawanie stworzy tą pozycję zmiany. Nic innego. W duszy człowieka nie ma długopisu. Jestem pewien, że po wejściu do społeczności uniwersalnej nigdy nie zobaczysz niczego zapisanego, ale równowagę pól w duszy egzystencji. Staraj się być na tyle pokornym, aby nie stać się aroganckim w mocy, którą zrozumiałeś i posiadłeś. Inaczej wpadniesz w tą samą ścieżkę kościoła i meczetu. To jest to, co obiecaliśmy i to właśnie dostarczyliśmy. Musimy zrozumieć działanie duszy i musimy zrozumieć, że dusza człowieka jest gwiazdą w kosmosie Wszechświata. Jeśli porównamy duszę człowieka i tak wielu nas, 7 miliardów w jednym zbiorze, Ziemia jest jak galaktyka z tak wieloma gwiazdami. Kiedy patrzymy w głąb Wszechświata, widzimy galaktyki z setkami milionów gwiazd. Podobnie jest z planetą Ziemią. Niesie 7 miliardów pięknych gwiazd, które są duszą człowieka. Niesie z sobą duszę tak wielu trylionów zwierząt, roślin i wszystkiego innego. Jeśli więc patrzą ci, którzy nie widzą fizyczności Ziemi i jej zawartości, co widzą? Widzą galaktykę z wielką ilością pięknych, świecących świateł. Każda według swojej siły. Każda zgodnie ze swoją pozycją. Niemowlę ma piękną duszę, podobnie jak staruszek. Dla tych niefizycznych, którzy nie widzą fizycznego wymiaru tej planety, ale widzą siłę pola, jesteśmy gromadami gwiazd. Ludzka rasa, każda pojedyncza dusza, nikt z daleka nie widzi. To jest dusza rybaka, to jest dusza kosmologa, to jest dusza prezydenta.
Wszystkie świecą bez względu na fizyczność. To jest magia. Oto co nowa nauka musi przynieść człowiekowi. Kiedy patrzymy przez naszą duszę, widzimy tylko gwiazdy w innych duszach. I to jest przełom, to jest zrozumienie. Na tym właśnie polegają te wszystkie nauki. Dojście do dojrzałości następnego poziomu, aby zrozumieć daleki kosmos. Wszechświat jest ostrygą dla tych dusz, które służą. Wtedy człowiek jest gotowy do wejścia w kosmos. Wtedy człowiek jest gotowy, aby stać się częścią uniwersalnej społeczności, która została obiecana. Nigdy nie obiecywałem wam nieba. Zawsze obiecywałem wam elewację człowieka, aby przyłączył się do rodziny. A teraz macie klucz. To wy musicie otworzyć drzwi, aby zrozumieć, że mogę elewować duszę tych ludzi lub milionów innych dusz, że fizyczne życie na tej planecie zmieni się. Wtedy jestem godny bycia częścią społeczności uniwersalnej, by być, aby służyć, aby się rozwijać, by być tam, aby być częścią, że w cyklu życia Wszechświata staje się w byciu częścią, staje się częścią totalności. Kiedy człowiek osiągnie ten punkt, pojawi się nowy wymiar w sile duszy człowieka, który jest poza wyobrażeniem zrozumienia życia fizycznego. To jest brama do otwarcia nowego życia w nowym wymiarze, co jest poza wyobrażeniem tego, co mogliście nazwać nowym początkiem, nowym cyklem, gdzie ten cykl niesie ze sobą źródło stworzenia życia we Wszechświecie i Unikosie. To jest elewacja duszy, aby służyć. Stała się kluczem. Nie tron życia fizycznego. Czas jest odpowiedni, nadszedł czas, aby człowiek przeszedł przez ten proces. Witamy wszystkich na 395. warsztatach poszukiwaczy wiedzy w języku polskim. Dzisiaj mamy niedzielę, 6 września 2020 rok, a tematem jest kolejna część 343. warsztatu poszukiwaczy Fundacji Keshe i jest to czas przetłumaczony na dzisiaj od godziny 58 minut do 2 godzin 20 minut, od 2 24 minut do 2 godzin 55 minut i trzeci fragment od 2 godzin 58 minut do 3 godzin 28 minut. Po warsztacie zapraszamy na rozmowy, do zadawania pytań, na które postaramy się odpowiedzieć. To zaczynamy. Good morning, Mr. Keshe. Yes. One of my questions was with the AIDS virus. And my understanding with what? With what? The AIDS virus.
I don't understand. AIDS, as in the virus of AIDS. Yes. Yes. My understanding is, you talk about physical and emotional, and the AIDS virus is gone on to my understanding onto the mental plane or the mental body, and can only be probably overcome either through GANs or the Universal Enhancement Unit, or getting in. So we have the physical body, emotional body, and our soul decides on the conduct of the physicality in so many ways. As you've seen, is not ironical in what we saw in past few months. As I said in the One Planet, One Race, One Nation a few days ago. The reality is that we saw a man lied, and he went to the extent of lying beyond. Even though he knew he was lying, and in a physical dimension, with lying, he got a judgment for €1. This was his typical, he did this with another company, with many other companies in the United States. Mentally demented, he always thought, if I get one, it's as good as 1 million. One I get, 100 or 1 million, they won't give it to me. So, it was a satisfaction of the ego of physicality. He has many €1 things. But this €1 cost his life. He lied. And because of it, while the technology was available, he could not touch it. Because he would have proven his lie. He gave his life, his soul, put him there to show you pay for your deceiving. With his physicality. The cheapest life, €1. So, where does soul accepts a certain point? Is it AIDS? Is it Corona? Is it something else? What does it align? Does it align with the soul of physicality and the soul of man becomes succumbed to it? Or is this process part of bringing a new understanding or more of the knowledge? Or, as I said, somebody told me, it's very cruel the way you put it. So many people we've seen in the past few months with this new virus who have lost their physical life, or they've been through a part of it that has changed their physical life, or has touched them in different ways, where they volunteer to be there to show a new way. Have they sacrificed their physicality for whatever shape or form to elevate, to bring a new knowledge, to bring a new understanding for humanity? Do we only stand in front of the bullets, we sacrifice our physicality for what we believe in? Or does our soul has the same capability? Man understands numbers. So, are these souls making themselves standing the bullet to make that number? Is it another representation of we go rioting, we go marching?
Remember the one man standing in front of the tank some times ago, one man standing in front of the bullet some times ago. You remember in the West we saw a man took a gun of the officer and put it on his heart and he says, shoot. Do you remember in 1960s when they marched against the war in Vietnam? Yeah. So, do we make sacrifices in the dimension of physicality, or does our souls know they have to do to make that number? Is AIDS part of that structure? Was an AIDS awareness of totality of what was going on? Lawlessness in sexual behavior. If you look at it as AIDS the way you see it now, and I was explaining this past few days especially, if the AIDS would have not come the way it came in 80s, 90s, do you know what was going on in the West and many places? It was running mayhem, the conduct and sexuality. You remember the title? What do you said? Sex, drug and rock and roll. Too many things were rocking. Yeah. You remember? We are we are children of 60s and 70s and 80s. Mm. We woke up with the music in our head as loud as we could. We went to sleep with it. The rest of the day was how to get there. Not necessarily touching the drugs or not doing whatever, but it became uncontrollable. Was a decision of the soul of humanity, let's put a stop into it, and you saw how it came. Everything stopped from 100 to 0. Fear of AIDS changed the mentality of behavior of the West and many people. So the emotional, we've developed the emotional level very well, but now to me the future is developing the mental aspect. No, mental body, developing, no, developing the soul of the man. Uh-huh. Understanding the strength of the soul of the man. Interacting and using it as a new way to live a more peaceful life. We are all structured by our souls, but we take our physicality where our souls decide for you to be. There's a good. This is what way we have to understand. There is a good example that there was a one Israeli soldier looking down the sights of his gun, ready to shoot a Palestinian man. And when he looked through the sights, he saw himself and it scared him and he dropped his gun and left the army. And I think he got a glimpse of his soul when he saw himself in the sights of his gun. So he was shooting himself. Wait, let me actually brought something very interesting. As you know, we are discussing deeply with the Iranian officials and governments, very deeply, in respect to the spread of the knowledge, the technology in every aspect. In the past couple of days discussion, there is a very big problem, and I'm standing my point doggedly, as I believe we are correct. We stand to communicate and bring the state of Israel into the part of the one nation and Iranian officials to talk with, and it's taken us a long time. This has been a big problem for the Iranian officials, especially in religious side. That yesterday, the what they call intermediary we talked to, said something which is a change of point, that
we talk, we work with the Jews who live and are part of the area. We don't deal with the government, but we support the Israeli citizens who are part of, the same as the Palestinian. This is a huge shift of understanding. In understanding that the soul of the man stands alone and has to be correct, we try to bring peace to both sides. This is what I say, we don't accept governments, but we accept nationals. We speak the language of the nationals. That's why we have the Universal Council. And this is a very, very fine point, which we have achieved in terms of negotiation agreement. Because going into partnership with a nation, we have to be satisfied, they have to be satisfied with our conduct as much as we want their conduct to be correct. And for the first time yesterday, when I was talking and this negotiation is going for hours and the day before, because we are at a very delicate position, that Iran to be transferred to the center of the technology. But I want my terms, that Keshe Foundation and the work and the ethos of us doesn't look at the governments, look at the nationals, look at the citizens. Doesn't matter, we are in Israel, Saudi Arabia, Brazil, America or Iran. The important thing is we carry the soul of the nation, not the flag of the nation. And we accept term by term, and we have reached a point that we do not accept the politics, but we accept the citizens. And as we take the knowledge to Iran to be shared, we will share with the citizens. Does not matter respect about color, race and religion. Because we put the politics aside and we nourish the soul of the man. As you said, the soldier looking down the barrel, he saw himself. Was that the image the soul wanted to see, or was the image of the man he saw? He saw the soul of the man to be his own soul. Yeah. And this is something I have many, many problems with very religious groups. And the people who try to stir things up, they even go to say whatever they like. But at the end of it, as a knowledge seeker, we seek the knowledge of the soul. We seek the knowledge of the Creator, not the man. And this brings a lot of new understanding. This brings a lot of new potential for equality in the structure which we set. As I go and develop this position, hopefully we all be part of it as knowledge seekers. You will see the citizens of the State of Israel in Tehran as scientists, shoulder to shoulder with the Islamic Republic of Iran as scientists, not as a government. The same with the Americans. The same with the South African blacks and the whites. And the same, we look at the soul of the man, not the color of his skin, or ethos of the nation or the area they come with politically. This is where we are drawing the line. For the first time,
from our negotiators yesterday, it was very clear. If you're born, raised in the land of State of Israel, we accept you as a citizens. We do not look at the flag and the politics. We will share knowledge in that level. Being Palestinian, being whatever, which has become part of to be. And this is what we said, when we take the Universal Council, it depends on the soul of the council member, but the whole citizens of the whole planet. And we see changes. And the negotiations with governments will become very, very smooth the way we are going, because we do not pay respect to the color of the flag. We pay respect to the soul of the man. And that soul can be anywhere in the universe or on this planet. And it's very interesting how we see the soul of another man in the image of our own soul. Do we want to shoot ourselves in the foot or in the brain or put the guns down? As I said on the Tuesday teaching, if you were there a few weeks ago, we gave full support and we announced weeks ago that we see the new Vice President designated as Kamala Harris to be the next President of the United States, the first Black lady in the White House. And we see the same, another woman will join her as a Vice President. As we transfer the heads of the Keshe Foundation to two women, it'll be the same in many states. It'll be followed the pattern we set. Because they bring a love and care, they bring elevation of the soul. They bring that woman, that mother touch and love. But this time, they develop both the physicality and the soul of the child and the nation. With what we saw with Obama's administration, there was a huge flaw. The color of the skin changed in the Oval Office, but not the love and the care. With this new administration to come, we see the color of the skin still be black, but the love will be love of a mother, a caring. And the same will follow. This is where his change comes. The elevation of the both, the physicality and the soul of the man, is not coincidental. And weeks ago, I said, we expect her to become the Vice President, and by the term of the age of the candidate, she most probably, 100%, will be the first woman President in the White House. She carries our ethos and our work. This is when the souls set up to work together. If you remember in the 80s when Mrs. Thatcher became the first Prime Minister woman of the United Kingdom, there was a lot. But we already had many women presidents in India and the others. Gandhis and the rest. Now we see the rise of women in all levels of the politics. Equality in the essence of not superiority, but equality in raising the soul of the man. And it's a woman and a mother to be able to do that. When we say this is the end of the wars, because now women will move into the position and they bring love and care, the way we see it in the head of the foundation.
And this will continue, because originally it was this way. Men are hunters. Women are the gatherers. They collect the harvest. They feed the child. They bring the love of the harvest and the physicality of their child and what they love. And now we change the harvests of wheat and corn, harvesting the fields of the love of the universe. And let's see how they share that love again. Very good. Thank you, Mr. Keshe. Thank you very much. You're welcome. Hello, Mr. Keshe. Hello, madam. Hello. How are you? Yeah, good. I just thinking about the today's teaching, and I think I understand some secret about 3, 6, and 9 from the teaching you bring us today. You are talking about the soul of the matters, and then the soul of the light, and then I think should be the soul of the primary source. So in each world, no matter the matter world or the light world, I mean the transition matter or the primary source, they all has 3 levels. They all have the same structure of like a primary source, transition source, transition matter or the physical matter. So then each 3 and plus then being that's 9. So 9 is the highest numbers for the creation and to finish the creation. I don't know if what I understand is correct or not. With Lynn, and she was going on about her question, and then you dropped out, so perhaps she could ask it again. Ruthie, are you there? Yes, Mr. Keshe. So have you heard my question? You're talking about the 3, 6, and 9. Yeah. I answered you. It meant humanity was not ready for it. How much of it did you hear? No, any words, nothing. Oh my God. So, let's share. In the essence of the creation, we share the knowledge, and the way you said is the elevation of the soul. And this time round, the elevation will come through the soul of women. As men have failed to deliver. In so many ways, your knowledge and what you share as a soul, as the two heads of the Keshe Foundation, brings a new dimension into the world of humanity. We will see, as I said, many double presidential heads of states as 2 women. Because then we'll see the beauty of a lot of things, because they bring the soul, the love, which is missing in the structure of the creation.
of nations and whatever we believe in. If you attend the Linz exhibition, you will see very much physical explanation of what you just mentioned. Because in interaction, we'll see elevation, we see creation. And in that process, we come to understand more that as a common denominator will stay the same, you will see that the soul interaction will change. In totality, we reach the soul of the Creator, but you have to understand the process. You have to see to understand the process because man is so physical. And in so many ways, if you put the way you say 3, 6 and 9, look at when you see the setup. And then you understand how the soul of universal community, universe and the Creator manifests itself within the structure. When we say the soul is the energy field, not physically observing entity. From now on we feel things with our, not emotion, but inside that they inform the emotion, confirm the spirit of the acceptance of the understanding of a knowledge, which instead of coming from our ears into our physicality and to our emotion, from now on that we elevate the soul of the man, we hear the emotion of the soul when as it goes out to be felt by our emotion of physicality and we feel it. We hear it. Now is a two-way communication, where we always been absent and never understood the other side. We always, when we heard, we created an emotion to what we heard, what we smelled, what we felt. From now on that we understand the position without being in the environment to smell, through the essence of the emotion of the soul which comes from in to out, we smell, we taste, we feel, we love. This is why a new birth has been planned and will be executed. That we have access to both sides. Both emotions and the feeling and understanding of the physicality, and the other from inside, that it can transfer to physicality as much as it receives from physicality and vice versa. Then the soul of the physicality, or the soul of the man, or the soul of the Creator comes into it, all become intercommunicated. It becomes the knowledge free, the emotion free, the love free, accessible by all at any point. The new generation of man in the coming time will have access, full understanding of the communication between both the physical side and the emotional side with the soul of the man, and the soul of the man with the emotion and the physical side. This way we can live and feel in both dimensions of the physicality
and the energies of the universe, that we can be the, what I call, collective energy of both. Do we want to react in the dimension of physicality, or do we want to act in the dimension of the fields, collective fields of the soul, of the energies, which make in the interaction the physicality of us with the planet, or the environment we exist. This needed a specific, special process to be set up, and it's all being set up. And it needs the transformation of the physicality and the soul at the same time. The elevation of the soul of the man is a cornerstone of the work of mankind on this planet and beyond, and for the creatures of the universe, is not just for the man. We have to evolve to understand what is to come. Then we will be able not to believe in, but we live within, collectively. We don't call it a dream anymore, we don't call it the sixth sense anymore, we don't call it whatever anymore. Because now we know, we get rid of all these applications, fake names. And this is the whole purpose of going through past years of teaching. As I always say, I have time. And my patience and my time has created many problems for many knowledge seekers, because I have time. I wait, because it's like a fruit, it's like when you cook, it has to mature, and when it's ready, it shows itself. I could react very easy, but I know it's not the time to react, because the process will complete itself. I'm aware of it's on the fire and cooking, you just see the pan. I know the inner fields of what's cooking, and you look at what's in the pot. It's an old Iranian say. What I see in the mud, you see in the pot. You have to make the pot to believe in it. With the mud I hold, I know what it'll be made of, what will end up to be. And that's the difference. In so many ways, mankind has to mature very rapidly. And as we said, we start showing structures, that you see more and more the dimension of the fields, that whatever you want to call it, it suits you to call it the soul, it suits you to call it the soul of physicality, it suits you to call the fields of physicality, it's all the same, as long as you learn. As long as you move from matter state into the field states, that then you can manipulate, create both.
lifetime, and I waited a long time. But the beauty of it is, the time is now and has come. Not because we say so, because we made it to be so. To share the knowledge and to elevate the soul of the man and the physicality of the man, that man understands how his soul is made, how he feels in the dimension of the fields of the universe and not metaphysicality which man has chosen to accept. If knowledge is a sect, then God help those who have no knowledge. Everything to them is a sect. Don't forget, it's a very, very clear cut. Those who abuse the soul, they find a way to carry on with different names and ways. A new point, magnet. Yeah, it's beautiful. I have some something in my mind when you are teaching, but now I cannot catch it. Maybe the soul understood. Yeah, it is. The understanding of the soul and the evaluation of the soul and the way we interact is very different than from China to the West. The Chinese understand the emotion and the fields in a different way than we understand in the West. And maybe as China become more materialistic, it'll become more the way that the West is, has been materialistic for too long. Maybe somewhere in between we find the balance, both between the soul, between the understanding of the emotion and the physicality. It's a maturity of the man. The time for man to understand both levels of his own creation. We always ignore it. Now we have to elevate it, understand it, and allow it to be. If you look at it, mankind is like two children. And one always has taken over the other. Now it's time for both to shine. Equal. Mr. Keshe, there's a question in the Q&A from Lissy regarding that topic, who says, when we are created, the soul is divided into two, that of physicality, and the other is part of the Creator. And the elevation is the fusion of the two souls? If that's the way you understand it,
the soul of physicality in the dimension of not matter state, but as plasma, leads to a common denominator field, we call it the soul. But the other two are not in matter state, who made this, they're still in the plasma state. So they keep theirs, and what they have to share, they share. Now with it, they create a new common denominator that both can have. We call it the soul. And then, as the physicality has a energy source nearby, and it can rapidly grow in the womb of the mother, physicality engages the soul within itself. In a way, it leeches onto. But in a way, it has to give to it, that it keeps its own existence. But now that is not matter state dependent, the soul taps into the universal energy, where the physicality and the soul of physicality stays with the matter state which made it to be. Hi, Mr. Keshe. I remember my question. You talk about the like in the future, people can live in the both dimension, in the physical emotion and the emotion of the soul. So what's the key to like transfer from the physical emotion to the soul emotion? There is no key. We always lived it. Now we have to understand it's been with us all the time. It's like a key in your pocket that you forgot, but the key has always been in your pocket. The reality is to understand both, that you can transmute between one to the other. In one writing it says, when man reached the point of maturity, one of the signs of it is transmutation of elements. But as we said in teachings, we reach the transmutation of the field, which is the creator of the elements. So we have taken the knowledge to a level that man has to understand. So now when you transfer and transmute one energy to matter state, you have to give that feeling to it. How will feel that both can understand and communicate? Man has been blind, chosen to be blind, has decided to ignore it, and now he cannot, because it's reached the point of maximum physicality condition. We invented, we've been, as I said, for 50 years, we haven't moved from the time around this time of the year. In late 60s, we went to the moon, we still do the same monkey work. But now we taught the technology of universal travel. If you want to, it's there, but still you can travel with the dimension of the soul. Why do you want to wait in the body? As a pleasure. You see others, you can touch, you can feel. This is what is to come. An interaction and freedom of the understanding of the soul will create a new generation of life. It's inevitable. But again, that process needs a new life which is born and created out of the same process that can guide as we can. But as I said, washed by hand with humanity.
as I know the new soul will carry everything I have. And it'll decide on a different way and approach that has been set for her to do. I have found peace, and I like to stick to my peace. I've suffered enough. But we sit there, we guide, we don't move. But mankind and the universe will open to a new dimension of the use of the totality of the fields of the universe. And not only in the dimension of physicality of the matter. And that's where the difference comes. A caring father does not leave a child alone to go. Unless it's a stolen drop. That will not happen this time. The punishment of stealing is heavy, and we have time. Any other question? Okay, we have more questions in the Q&A. Emise mentions, light has different colors. Are the different colors of light and an expression of different qualities or aspects of the soul of light? Or what is the meaning of the different colors, like we can see them, for example, in a rainbow? First of all, different colors of light, if it's from the soul, is in a way understanding of the different emotions. But in the dimension of physicality is interaction with different field strength of its environment. The reason we get the rainbow and the way the rainbow is structured is because of the strength field of the gravitational magnetic field of the Earth in respect to its environment and atmosphere. Does not matter if it's in a drop of rain below a rainbow or across two hills. As the field of strength from the planet changes, it goes to a lower, and then the lower, and then the lower. And each lower strength from the Earth gravitational field, it creates weaker and different colors in the rainbow. So, does the purple or another color in the rainbow is expression of different emotion of the planet? So many ways, yes. So shall be the same with the soul of the man, as its light. Depends in which bandwidth you are sitting, you see that color in that band. Is it the emotion of love, the purity, or conflict? If you leave it to me to explain the interaction and creation and the color of the rainbow, mankind would need a lifetime of the Creator. That is the way he communicates. Each shade has a meaning of his emotion of the Creator. So is the same with what we call the gravitational magnetic fields of the Earth and his emotion and in respect to his environment.
Okay, thank you, Mr. Keshe. Antonio had asked in the Q&A, Mr. Kine, to work on themselves rather than be locked into the mechanical jobs. I am looking forward to this time. What you can imagine, you can create. Emotion of the field. Any other question? Still thinking about the everything is done by the emotion of the fields. That's a good one. Oh, this doesn't take you a long time to understand how one atom fills the whole of the universe. Okay, Antonio had asked another question about water has a memory. Would this mean all the pollution will become part of the salt, or is this different to water itself? Not really clear in that. The man who said water has a memory, he could have memorized himself, as we know what happened to him. We create fields within the plasma of the water, and those fields have a strength and position. And when they reach the point of destination, they release that information or that energy, what you call information. And not all atoms of the water can hold on or absorb or create that specific field inside them to replicate. So you're saying it's the fields that have the memory, not the water itself. Is that correct? No, it's fields which are there in the capacity that they can transfer the energy across the entity without them moving. In a way, if you look at it, we transfer the orange and the taste and the feeling into the water. Now, the orange is inside the water, it can transfer back to anywhere. This is the difference. With orange, we did it once, but now that we created the plasma field of the orange inside that drop of water, and the environment is the environment of the water, now you can transfer this to anywhere. Doesn't need a memory. It's the field strength capacity. Okay, Ike has a question. Can we use those crystallized salts from the One Cup, One Life, One and Two reactors to make another One Cup, One Life? What do you mean? Well, I think we'd have to hear from Ike to
to find out, perhaps. Would you be able to speak, Ike? And we got two instances here. I just allowed one to speak. I guess he's saying, can we use the salts that form on the edge of the cup, of the one cup, one life reactors to make another one cup, one life? Yes, we always advise that. Okay. Here he has a question. Can even use it. Sorry. You can even use it in conjunction with other ganses for a specific position. If you use these salt ganses in like zinc, copper, water, it'll enhance the power of the copper, water, or plasma to gans of it, to a much, much more powerful, because it's made of it, so it increases its power. Yeah. Is Mark on the line? Well, that might be better. Yes, he's got his hand up here, so let's allow him to talk and explain. Can you hear me? Yes. Hi, Mark. Hi. I wanted to maybe wait on that question. I had another issue I wanted to bring up, which is kind of interesting. It's a company has come out with a what they call a nuclear diamond battery. And what's interesting is that the heart of each cell is a small piece of recycled nuclear waste. The company's called MBB. And it uses graphite nuclear reactor parts that have been absorbed, that have absorbed radiation from nuclear fuel rods, and have themselves become radioactive. Untreated, it's high-grade nuclear waste, and it's dangerous, difficult, and expensive to store, and with a very long half-life. And this graphite is rich in carbon-14 radioisotope, which undergoes beta decay into nitrogen, releasing an antineutrino and a beta decay electron in the process. And rather than... I don't understand nothing about nuclear industry. Yeah, of course you don't. it's your specialty. And carbon-14, I made a comment here regarding how you got into trouble and were called a terrorist for introducing americium from a smoke detector into your processes with your magravs. I just wanted to get kind of an idea. And plasma 101 carbon-14, in the Keshe Wiki or in the Plasma Times, talked about this as well. So I thought this was highly related to the carbon-14 issue and the use of diamond. Mark, could you finish the part where you were talking about, because that was half of it. They have that radioactive graphite.
and they convert it, and then they coat it, right, with the actual diamond coating around the radioactive diamond or radioactive carbon. And that coating prevents the radiation from getting out and makes it basically safe. It says less than normal radiation from a human body. So that's the idea on a micro nano scale, not on a big scale. So they have these. Wait. Hold your horses there. What do they sell this for us? In what equipment? It's making into batteries, basically. It's illegal. It's illegal. It's criminal. Whoever has put this in has to be taken for a full interrogation and brain to be tested. This was tested. This was done in 1970s, 80s. And now they put a new cover on it. In middle of last century, somewhere in backward, the Russian did this. And a long-term exposure of it ended up with thousands of people dying, especially women. If it's as a power source you put on the watch, you definitely will die of the radiation. It's known as a black diamond. Russians produce this with high radiation, black diamonds, and then they put it in the market. And women who, it was a beautiful thing to wear a black diamond, but the radiation, even in a small dosage on the neck, created many of women died of skin cancer. This, how can they allow this to happen? We've already been there. There is a safe in, I think it's in Manhattan or somewhere in New York, which still today cannot be touched because they put all these diamonds in it and nobody dares to touch it. This is backdoor to what we knew as the black diamond. Now they coated it and they said there is radiation less than a cell, but you keep that radiation on the cell for long enough, it becomes cancer cell. Once you go into this level of radiation, you have to understand what you're doing. But we know this already has a track record. Doesn't matter how you coat it. Through its property becomes, what do you call, black diamond. In time, the fields will go through. They call it one point. You cannot do it with one cell. And we know very well that diamond under certain pressure and condition becomes conductive, will leak radiation. We've done this with South African, the South African diamond company, the Beers. Was it alpha radiation? It's a combination of radiations. Oh. Read about the black diamonds in the safes in the United States. A lot of it has been cleared out of internet because of the mayhem it's created. Many women died of it. Because when you wear it as a jewelry or you wear it as a watch or whatever, the radiation is continuous. And the heartbeat has an effect on it. We know that. Just search on the internet, you should be able to get you, because they tried to clean it up because the claims on it was huge. Does the americium produce alpha waves or alpha radiation? Yes. The reason I use americium is very simple. I'm a nuclear physicist. I'm one of the best in my business.
americium used in a specific condition to create a specific plasma. That specific plasma in a specific condition, in interaction with the plasma of the center of the Earth and the center of the universe, creates lift and motion. Ah. Americium was used for a specific purpose, and nobody can repeat it because there's a code of use. There is a specific way to use it. And secondly, I can hold americium like sweet, it doesn't touch me. You touch, you get cancer. I have a specific structure in my body, I can handle radiations like water. This has puzzled my teachers in the university and many people who work with me in the nuclear industry. I'm immune from radiation at the lead level. Otherwise, the amount of radiation I have absorbed, anybody else would have been dead. Yikes. This is the way it is. I developed this use of americium because of the certain conditions I create, and it has a number of hidden structures in it, which it creates and develops. And in a hidden way, I go into cosmic rays. Cosmic rays allows me to interact with any position in the universe. But what do you talk about? We have a history in mid-90s. We had this as known as a black diamond death. The Russians very recently, 20 years ago, created a new diamond, which used the Keshe Foundation technology, and then the people in Diamond Bourse in Antwerp wanted to understand how this has been done. And it took me 5 minutes. I knew what it is. I replicated it in the lab, and I said, this is what the radiation, this is done. This is not radioactive anymore. You see new color diamonds in the market, very, very rare colors. It's done in a very cheap way by the Russians, but they look for a specific materials, and then they create a condition of the plasma reactors, which I work in, and this allows new colors to manifest, but they're not radioactive. These are natural colors that is atomically available in the stone itself at the point of its birth. A diamond is a popcorn. When a carbon hits a high temperature, exactly like a popcorn, it pops. And in that process of the popping, if you understand, if you know, you buy corn with a, let's say, honey flavor or with different flavor, that flavor is in the atomic gas state. So it blows up in the carbon while it's blowing, and then it gives the color to it. And it's a specific way. If you take that bubble away, the stone becomes clear. You don't have pink diamond or whatever colors. Russian scientists who work on the nanotechnology and have understood my papers have developed, they have actually patented it to clear new stones, new colors which we never knew, and uses the plasma technology at a specific condition, and new colors have been created. Your plasma technology? Yes, because I could decode it in 5 minutes. Russians, I explained to a Keshe Foundation, Russian group who are highly scientific, they use a lot of this technology. Don't forget, Iran transferred through his ambassador in Moscow a lot of my technology, nanotechnology, to the Russians, and they have their own scientists that develop. There's a very close connection.
between the Iran nanotechnology, Russia and China. And the knowledge which is not given and hidden from the West. Very soon I'll be attending a conference and a development as what they call development of this technology. And it's only for a specific scientist, because with this knowledge has not been understood by the West. The Iranian scientists which worked on my papers and understood it, they have developed part of it. And it's in the hand of the Russia, it's been shared with Russia, and partially is shared with the Chinese. But this black diamond graphite which is exposed is literally making a popcorn inside out. And as I said, we've done a lot of tests in Belgium with diamond structures from the beers to see the reversal of the conductivity to resistivity and reverse. I can make in a specific way diamond superconductor. And we've done it, it's been done. It's done in Bruges, in a secure lab of the Belgian authorities. Interesting. Yes, now you know. If I was you, I don't go anywhere near this thing. Yeah, they're putting it on the market apparently. Yes, a lot of things in the market. They're going to have a lot of trouble then. Long term, yeah. It will, because long term it would. That's obvious, that's without a doubt. Long term will run into problems. There is another Iranian scientist, nuclear physicist in Brazil. He came out of Iran, he was part of the original team of nuclear physicists. Someone I know, and they went for the new compact nuclear reactors. And part of that process looks at this structure. They receive funding from the United Nations to do it. Well, when I posted this on Golden Age of GANS, some people were asking whether or not, because I put up the smoke detector and it showed where this americium source was encased in a layer of foil and ceramic, and it stops the alpha particles from traveling outside the smoke detector. Because of the shielding, the smoke detector poses no radiation health risk when they are properly handled. Is that true? Because the important thing for that detector is that the smoke enters in that little cavity. So the radiation, you have to understand the properties of the radiation and the environment that you created. Alpha has a very short distance to travel and it can block it. But it still is a small amount, but disappears and dissipates its energy within the detector. And I can make lithium fields to reach from, let's say, Tehran to New York. Wow, how do you do that? I have developed it. I'm a nuclear physicist, isn't it? It's the game you play. You see, what happened is what you said, that the Belgium calling me a terrorist. What the Belgium did systematically, sitting on my internet during my work, they approached every nuclear physicist who worked with me, threatened them that they'll become a terrorist. Even a close friend of mine from university, they were pushed to that point because I was teaching freely. I'm the only scientist actually in the space technology, and is banned from NASA space chat rooms because I was teaching freely and they couldn't understand and they didn't want it to be disclosed. In so many ways,
if you understand it, with the GANSes, what do? You put the GANS on one side of the body, and you put GANS on the side, you try and transfer through centimeters of field. Very weak. Now you give me americium, I can expand it to anywhere I like at the strength I like. I'm a master in nuclear and understanding of the nuclear field interaction. So, Mr. Keshe, the americium puts out alpha waves or alpha fields. Particles, energy fields. Particles. And these, aren't they the weaker of all the nuclear sources? Yes. And so when you're saying you put a stronger and a weaker on both sides of, say, a pain issue in your tissues, this is the idea also of what you're referring here to, sending it across whole nations and across covering the surface of the planet. Is it? You have to understand the terminology and the field strength of the radiation. You look at the radiation in a different way than I look. I create radiation at the point of need at the strength I need. Mm-hmm. And that radiation is a cosmic ray. It's not a gamma or X-ray. And in the spectrum of the cosmic ray, the fields you need for a specific effect are always available. I'm not following the alpha particles. You can produce energy. You see, it's not the alpha particle, it's the energy of the alpha particles. So the field structure, like plasma? Yeah, it's a plasma of fields, yeah. I create that plasma of the fields, not the matter state of the fields. Gotcha. Understood. This is being, as I said, a master in your work. We understood this very early on when I was in, before university, because I actually built a reactor as part of my project that it led me into university. I built a handheld, a specific plasma alpha radiation, beta radiation in a green box. I put the handle on it. Not the present radiation detectors. That time I created the first plasma detectors of the field, not the radiation detectors. So you could measure the plasma fields with that? Yep. Has that come out on the market or has been shown at all? No. It was somewhere in my father's house when I left. 20 years ago, 30 years ago. That sounds like a useful tool. In a way it can, if you set your mind, it's very easy. It took me as a project 3 months to build it. As I said before, I'm an engineer, not by going to university from mathematical, theoretical. I'm an engineer by physically being trained by it. So we see a lot of other things. I remember you saying that when your diploma arrived, your PhD diploma. No, when my first degree arrived, I stuck it on the toilet roll. Yeah. And that's why my mother went crazy. It arrived about this time in August, June, July, and I still see my mother's face. All my work, all the things I've done for you to become, now you put it there. I said, that's what it was. I don't know, I told you a story. Have you heard of the China Syndrome, the movie? Uh-huh. Yeah. When I was, just before I go to university, this movie came out. My mother never goes to movies as such. 11 o'clock at night, 10 o'clock and I says, we're going to a movie. I said, Mom, you never go to a movie this time of night. There's a movie has come. So I go to a movie with my mother and my sister. And I thought, that's very strange to go.
late night movie. Mamy koniec tłumaczenia. Jeśli chciałby ktoś zabrać głos, to zapraszam. Dzięki, Jarku. Dzisiaj może nie będę streszczał tego, co słyszeliśmy. Tu mieliśmy trochę materiału, różne tematy. Na koniec ten czarny diament, bateria, także wyjaśnienie też różnych wątków z dziedziny nauki, które gdzieś tam się pojawiają u najnowszych zastosowań też dla tych odpadów nuklearnych. Mieliśmy trochę o emocjach fizyczności, o emocjach, jakie rozumiemy właśnie na poziomie pól, czyli tej materii przejściowej, która, jak dr Kesza też mówił, w kontekście aury czy innych kolorów, które można zobaczyć, chociażby na przykładzie tęczy, to jest ta właśnie różna siła pól, różne, można powiedzieć, emocje, które wychodząc ze źródła właśnie poprzez posiadanie tej różnej wartości, można powiedzieć, różnej siły w oddziaływaniu ze środowiskiem, z tym samym, można powiedzieć, środowiskiem, wszystkie wchodzą w interakcję z tym samym, tylko że można powiedzieć te iskierki, jak często dr Kesze porównuje, kamień, można powiedzieć, taki ostrzący, który wiruje i przykładamy do niego na przykład ostrze noża i to jest reprezentacja, można powiedzieć, interakcji, tarcia się pól dwóch plazm, tak kiedyś odnosił się, mówił do tego, że te iskry mogą być mniejsze, większe. W tym procesie kreacji mamy różne atomy, można powiedzieć, od wodoru do tych najcięższych, w zależności jaki będzie, można powiedzieć, kąt natarcia. Akurat w tej analogii tutaj z kolei odnosimy się do kolorów i do tej interakcji, która jest widziana też. Mamy potwierdzenie w tej interakcji właśnie tego iskrzenia się, można powiedzieć, w niższej sile pól, w takiej sile pól, jak na przykład te kolory, które jesteśmy w stanie, niektórzy są w stanie zauważyć i co postrzegają właśnie na tym poziomie. No i w sumie, skoro o tym mowa, to zaprosiłbym wszystkich do podzielenia też się swoimi obserwacjami czy doświadczeniami na dziedzinie tej niefizycznej, ale też można powiedzieć w dziedzinie tej fizycznej, czyli jeśli ktoś wykonał na przykład tą wieżę pięciu kubków, ma jakieś doświadczenia z nią związane, chociażby to, co było w pierwszej części, przepraszam, tego warsztatu mówione, gdzie dr Kesze zachęcał do tego, żeby bawić się, podchodzić, można powiedzieć, do tego ćwiczenia z tą konstelacją kubków na zasadzie właśnie eksperymentu, gdzie staramy się komunikować z nim w różnej sile pól, różnych emocji, można powiedzieć, i starać się dostrzegać zmiany, patrzeć, jak zmienia się to ten rozkład pól, natężenie pól, to co się dzieje w kubku. Być może też są za tym inne obserwacje, ale tego dowiemy się wtedy, kiedy sami zaczniemy o tym mówić i dzielić się swoimi doświadczeniami i obserwacjami. Także jeśli ktoś ma ochotę podzielić się w tym temacie, w tym kierunku, to...
mieliśmy jeszcze pytanie na czacie, czy są detektory do badania pól plazmy. No tutaj w tym fragmencie dowiedzieliśmy się, że coś tam w tym kierunku doktor Kesze robił, ale to raczej nie jest nigdzie dostępne. Też pamiętam, z rok czy dwa lata temu było wspomniane, że ktoś tam podarował jakiś drogi sprzęt fundacji, to było chyba w kontekście Gany, także być może nawet dwa lata temu. I być może tam była możliwość wykrywania detekcji tych pól. Generalnie, tak można powiedzieć oficjalnie, nic takiego chyba nie zostało zaprezentowane. W każdym razie jest ta nie konferencja, tylko ten pokaz, wystawa, można powiedzieć, w Lińcu, gdzie dr Kesze też wspominał na poprzednich wykładach, że nawet w kontekście tych jednostek przydałyby się instrumenty właśnie wykrywania tego, jak te pola się budują, jak rozchodzą, po to, żeby zrozumieć lepiej i też móc lepiej projektować te urządzenia, więc być może tutaj jest też nadzieja z tym związana, że skoro takie jednostki wzmacniające i tego rodzaju urządzenia wychodzą i jakimś tam pośrednim narzędziem przy ich konstrukcji jest właśnie taki detektor plazmy, to być może takie instrumenty też się pokażą. Okej, to może jeśli nie kubki, to albo nie ta konstelacja pięciu kubków, to może ktoś cały czas pracuje z tym zestawem dwóch kubków, albo ma jakieś inne doświadczenia czy obserwacje po prostu ze swoich doświadczeń, można powiedzieć, i zrozumienia w plazmie. To ja może powiem dwa zdania. Jeżeli chodzi o kubki, to powiem szczerze, że nie zdążyłem jeszcze zrobić tego. Jest kilka takich rzeczy, które mi przeszkodziły w tym. Po pierwsze, dysfunkcja fizyczności trochę. Pod względem przeziębienia, takiej jakby zniechęcenia do czegokolwiek, ale wydaje mi się, że to jest część jakiejś takiej pochodnej grypy lub jeszcze czegoś, ale myślę, że teraz już z tego trochę wyszedłem. Towarzyszy mi w lewym ramieniu jakiś taki punkt, jeden ból w mięśniu, tak jakby mi ktoś szpilkę wbijał. Też się zastanawiam, od czego to może być. Jeżeli chodzi o inhalację kubkiem, tym pierwszym, na koronę, potocznie jak to mówimy, to jest efekt taki, że śpię po prostu krótko, wysypiam się momentalnie, także to jest dosyć ciekawy aspekt tego. Powtarzam to wielokrotnie i poprzez taki inhalator tłukowy, który sobie tam wieczorem jakby uruchamiam na pół godziny, na 15 minut. Spanie jest jakby i wstawanie jest bez żadnego problemu i jakieś szybkie spanie takie jest, takie jakby to powiedzieć skrócone o połowę, a przed tym jak tego nie stosowałem, potrafiłem nawet dospać 7-8 godzin lub nawet jak zmęczyło mnie totalnie, to i 10. No i inaczej się oddycha. Przykładowo w trakcie tej inhalacji człowiek jakby trochę odpływa, tak? Jest półsenny, ale kontaktuje fizycznie. Czyli taka medytacja się jakby trochę tworzy. Też jest
to ciekawe doświadczenie. Poza tym obserwuję kryształy soli, no różne takie ciekawe rzeczy, ale jeżeli chodzi o te kubki, jest coś, co mnie tak jakby trochę odciągnęło częściowo, ale jest też w myśli to, że to już widzę, jak to jest zrobione. To jest też jakby odpowiedź na to, co sobie wymarzysz, to zaistnieje. Tak więc myślę, że już niebawem to będzie zrobione. Było pytanie, czy Paweł się zapytał, czy ktoś w ogóle zrobił kubki. I drugie pytanie było do Pawła, czy on zrobił te kubki. Tak więc jeśli ma ktoś możliwość lub Paweł masz możliwość, to zapraszamy. Jeśli nie, to może ktoś, kto zrobił. A jak nikt nie odpowie, to pewnie nikt nie zrobił. Także zrobi to może na następny raz. Tak więc zapraszam. Jeżeli nie będzie nikogo, to na dzisiaj skończymy, chyba że chcesz, Przemek, jeszcze coś dodać. No, dzięki Jarku za podzielenie się swoją wiedzą i tym, na jakim etapie, czy przez jakie etapy ostatnio gdzieś tam przychodziłeś. Myślę, że po to przychodzimy, żeby właśnie otwierać te mikrofony, wymieniać się wzajemnie doświadczeniami, czymkolwiek związanym w plazmie, bo to wszystko jest proces. Wiemy, że plazma nie stoi w miejscu, cały czas jest w ruchu i tak samo wygląda nasze życie, tak samo wygląda proces zdobywania wiedzy, tak samo wygląda proces, co idzie za zdobywaniem wiedzy, oczywiście ten proces elewacji, czyli wznoszenia, gdzieś tam zbierania w tej wartości siły pól, czy zmienianie, poszerzanie tego zakresu pól, w którym jesteśmy w stanie świadomie funkcjonować, chociażby właśnie to, co mieliśmy też ostatnio po raz kolejny powtórzone, czyli jeśli sobie zażyczymy, jeśli chcemy, jeśli nasza intencja na coś jest prawdziwa, czysta i nikomu nie szkodzi, nie wyrządza krzywdy, a jest właśnie w celach. Można tutaj to w zasadzie określić tymi dwiema emocjami, których mamy się trzymać, czyli jeśli bazuje właśnie na miłości i trosce, na przyjemności, a nie na wyrządzaniu szkody, to takie życzenia, takie rzeczy, które chcemy, żeby się wydarzyły, pojawiły, wtedy one się dzieją i myślę, że każdy z nas, mówię tutaj już też mocno ze swojego doświadczenia, że każdy z nas pewnie też próbował bawić się tym narzędziem, jakim jest właśnie nasze życzenie, kreowanie właśnie z tego poziomu, z poziomu duszy, gdzie nie dajemy żadnych restrykcji czy ograniczeń, tylko po prostu chcemy, żeby coś naprawdę się ziściło, coś, co przyniesie nam jakąś radość, jakąś pozytywną korzyść. Mówiąc tutaj korzyść, nie mam, oczywiście nie ma ona nic wspólnego z żadnymi negatywnymi konotacjami, tylko w czystej tej formie właśnie spełnienia pragnienia czy danego życzenia. I widzimy to, przynajmniej ja mogę mówić chociażby ze swojego doświadczenia, gdzie widziałem te procesy, jak one na początku zachodziły, że na przykład te życzenia spełniały się po tygodniu, po dwóch i z czasem, z postępem, można powiedzieć, czasu, odbieraniem kolejnych lekcji i rozmienianiem tutaj na różnych naszych forach poszukiwaczy wiedzy, jakich się spotykamy i wymieniamy wiedzą, myślę, że gdzieś tam zaczynamy też spoglądać też z punktu widzenia naukowca, czyli gdzieś tam sobie ćwiczymy, próbujemy, a zrobię to na próbę, zapytam, to zobaczę, jak to się pokaże. Czasami robimy to mniej świadomie, czyli po prostu działamy, życzymy sobie tego czy tamtego, chcemy, żeby jakieś sytuacje się rozwiązały, ale nie przykuwamy do tego uwagi jak do eksperymentu, ale gdzieś tam z czasem, można powiedzieć, zauważamy, jesteśmy, można powiedzieć, zaskoczeni
po prostu zaskoczeni, nie pozytywnie ani negatywnie, tylko nagle gdzieś jakaś sytuacja się wydarza, coś się dzieje i widzimy, że jest to potwierdzenie fizyczności tego życzenia, tej prośby, którą wysłaliśmy na poziomie duszy. I ze swojej obserwacji mogę powiedzieć, że tak rzeczywiście jest i te procesy też przyspieszają i tak jak Jarku sam mówiłeś, też czasami mamy takie momenty, gdzie to trochę zwalnia albo gdzieś potrzebujemy się doładować czy zbalansować z innej strony po to, żeby być może domknąć jakiś cykl albo być może po to, żeby wygenerować, nagromadzić energię na kolejny cykl, tak samo jak robi to nasza dusza, gdzie przy śmierci uwalniamy jest tam tych 13 czy 30 energii równej 13 czy tam iluś bombą, która spadła na Hiroshima, więc widzimy tą cykliczność, obserwujemy tą cykliczność, ja też to mogę powtórzyć, ale też potwierdzić, ale też obserwuję w tym wszystkim, że później tempo zachodzenia tych procesów właśnie rozumienia różnych elementów, czy chociażby potwierdzenia fizyczności naszego działania na innym poziomie, że to też przyspiesza, dzieje się coraz szybciej, czyli dostrzegamy gdzieś poprawność naszego zrozumienia, dostrzegamy gdzieś tą drogę, którą przebywamy i lekcje, które odbieramy. I widzę, że Paweł ma rękę w górze, ja w zasadzie już skończyłem, także śmiało, Paweł. Już moment, zauważyłem, że przeniosłem Cię z drugiego urządzenia chyba. Tak, dziękuję, bo to było to jest moje drugie konto i tutaj trzeba było mnie dodać. Ja nie widziałem tego pytania na czacie, więc jak gdyby nie mogłem na nie odpowiedzieć. Tak, zrobiłem, jeżeli to kogoś satysfakcjonuje, ale czy po raz kolejny chcemy określać miano zrozumienia tym, co się robi, tylko i wyłącznie. Ale wracając do fizyczności, chciałbym się podzielić czymś, bo jestem w trakcie tłumaczenia tutaj raportu z Iranu. Jest ciekawa rzecz, która akurat może ludziom, którzy szukają pewnego potwierdzenia, co jest w kubkach i tak dalej, uważam, że to może być dosyć ciekawa informacja. Akurat pozwolę sobie ją wybrać z tego. I sobie podzielę obraz, jeżeli mogę. Okej, to jest... W ogóle fantastyczne jest to, że to jest 21 strona. Może doszukuje się czegoś, może nie, ale strona jest ta, strona 21. Mają bardzo ciekawe znaczenie w totalności tego raportu. Jest to bardzo ciekawe też odniesienie do pewnych zależności, które może każdy z nas sobie w swój własny sposób gdzieś tam interpretuje, ale wracając do strony 21, do naszego oczka. Jeżeli widzimy tutaj na tym paragrafie, który został w tej tabelce, która została stworzona właśnie, tak jak mamy dodane, przez Laboratorium Uniwersytetu Isfahan w Iranie, zostało to wykonane badanie zawartości kubka życia tak zwanego, za pomocą analizy półilościowego prześwietlania promieniami X-ray, tak? Czyli to są chyba X-ray, promienie rentgenowskie, tak? Czy coś na tej zasadzie. Nie jestem specjalistą w tym, więc trudno mi powiedzieć, co to jest dokładnie za urządzenie. Gdzieś tam sobie tylko przerzuciłem okiem, co to ta analiza oznacza, żeby po prostu wiedzieć troszeczkę, do czego będę nawiązywał. I jeżeli zwrócimy uwagę na skład względem koncentracji w tym kubku, oczywiście po lewej stronie mamy materiały i to jest właśnie fantastyczne, bo możemy podejść na to chyba w dwojaki sposób. Pierwszy sposób to jest, że możemy sobie zobaczyć, ok, mamy pierwiastki, mamy elementy, tak? Ale z drugiej strony trzeba by na pewno, bo jeżeli
przez te wszystkie lata, jak wałkujemy tę wiedzę i wiemy, że w plazmie nie idziemy w produkcję materii. Jak gdyby materia jest końcowym produktem, można by było nawet się pokusić, może o odważne stwierdzenie, że końcowym produktem albo ubocznym produktem struktury interakcji pól. Wtedy zauważymy, że ten skład, który w dzisiejszym naszym zrozumieniu możemy zrozumieć jako elementy, bo jest to nasz punkt referencji, czyli rozumiemy to jako pierwiastki, mamy je w pakietach energetycznych. I to jest z kolei bardzo ciekawe, ponieważ jeżeli nawet byśmy założyli, że ten element, ten pierwiastek jest w pół materii, w pół plazmatyczny, to w pewien sposób dzięki temu urządzeniu do analizy półilościowej nagle w pewien sposób detektujemy wartość energetyczną plazmy. To jest w ogóle bardzo ciekawe, że tak jak wcześniej było pytanie odnośnie, czy są już jakieś urządzenia do pomiaru plazmy. Jeżeli zrozumiemy, że kubek życia, w którym produkujemy wszelkiego rodzaju materiały, są bardziej plazmatyczne niż materialne, no to mamy. W pewnym sensie mamy pewnego rodzaju naukowe aparatury, które są w pewien sposób, pewnie bardzo okrojone w stosunku totalności życia, które kreujemy w tym kubku, stwierdzić pewne plazmatyczne struktury, które możemy opisać i zdefiniować jako coś, co znamy, według tego, co powszechnie jest rozumiane jako tablica Mendelejewa i pierwiastki się w niej znajdujące. Koncentracja tego jest bardzo ciekawa, ponieważ jeżeli zwrócimy uwagę, jest tu wykazane 9 elementów. I to jest jakiś taki kolejny enigmatyczny sposób nawiązywania może do pewnej cyfrowości, nieprzypadkowości zbiegania się danych cyfr w danym określonym naszym rozumieniu. Może to mieć dla nas pewne znaczenie, a może nie mieć tego znaczenia w ogóle, tego nie wiemy. Natomiast wiemy jedną rzecz, że jesteśmy w stanie to nazwać i jesteśmy w stanie to zmierzyć. I jak widzimy w tym kubku, tworzymy 9-elementową esencję, która w pewien sposób została pokazana przez naukę dzisiejszego świata, która nie odnosi się tylko do tego, co powszechnie jest znane jako CO2. Teraz wielokrotnie, kiedy budowaliśmy urządzenia czy systemy, w których produkowaliśmy tak zwany GaAs CO2, czy jakikolwiek inny wymiar siły plazmatycznej kreacji, nazywany CH3 jakkolwiek, widzimy, że w tych produkcjach, w tych systemach powstaje całkiem ciekawa mieszanka różnych sił, pól, różnych pierwiastków, które możemy wykorzystać do wielu różnych założeń. Wcześniej było mówione o tęczy, o kolorach tęczy, a co jeżeli przyjmiemy, że koncentracja tych pierwiastków w plazmatycznym znaczeniu ich siły występowania w kubku życia pokazuje nam układ emocjonalny struktury w pewien sposób. Teraz mamy tutaj tęczę elementów, tęczę pierwiastków. Może to nam też pokaże, że odpowiednie części, ponieważ w tym całym raporcie, to jest w ogóle przepotężne narzędzie ten raport, to jest kompendium wiedzy, powiedzmy z ostatnich 20 lat działalności Keshego, wykładania różnych nauk, pierwszy raz bardzo prosto napisany, ponieważ książki, ci co mieli okazję czytać sobie książki, to wiedzą, że te książki były bardzo specyficznym językiem pisane i jest to dosyć ciężki język, a szczególnie, że one są pisane w taki bardzo ciekawy sposób, podobnie jak raport, gdzie są zawijane elementy. Jak się tłumaczy ten tekst, to widać, że forma każdego akapitu jest odrębną plazmą. Dlatego w momencie, kiedy na przykład tutaj tłumaczyliśmy to na zasadzie powiedzmy pisania ręcznego, tak? Czyli nie
nie przez żadne urządzenia, tylko poprzez własną transformację czy transmutację tego. Każdy akapit został utrzymany w tych samych ryzach. Dlaczego? Ponieważ w momencie, kiedy zaczynaliśmy to tłumaczyć, zauważyliśmy, że i to nie jest doszukiwanie się, że każdy wers ma osobną siłę. Jego konstrukcja tego wersu też ma osobną siłę. Tak samo jak te pierwiastki i elementy, które są zawarte tutaj w tej tablicy. Może to się wydawać na początek bardzo magiczne, aczkolwiek jak zaczyna się czytać to i przechodzić przez te kolejne wersy, zwracając uwagę na ich początek i na ich koniec, to w pewnym sensie widzimy, że to jest w pewnym sensie zawinięte. Tak jak mamy plazmę w ślimaku, tutaj jeden się zawija w jedną stronę, drugi się zawija w drugą i naprzemiennie działają ze sobą, tworząc odpowiednie struktury zrozumienia. Więc dosyć fantastyczne doświadczenie, ponieważ nagle okazuje się, i tutaj akurat chylę czoła ku temu, że w pewnym sensie nawet tekst można czytać, że tak powiem, duszą, tak? Ja nie mówię, że ja to robię, ale jest to inna forma podejścia do tekstu. Zresztą wielokrotnie pewnie wielu z was miało też te doświadczenia, a ja nie mówię, że tutaj jest to coś niesamowitego, że jak dostaliście do łapki jakieś ciekawe teksty, czuliście tą esencję tego tekstu nie tylko poprzez to, że on do was trafiał w ten czy inny sposób, ale było to jeszcze w spektrum zupełnie innym, tak? Takim, którego my może nie bardzo byliśmy w stanie określić, nie bardzo byliśmy w stanie się jemu przyjrzeć, ale czuliśmy jego wartość, ciężar czy siłę, jakkolwiek to sobie zdefiniujemy. To samo możemy poczuć w składzie kubka. Dlatego to jest bardzo ciekawe, jak w bardzo prozaiczny sposób, za pomocą zwykłej konstrukcji, a może niezwykłej, to zależy, jak do tego podejdziemy, możemy zacząć porównywać swoją konstrukcję do konstrukcji kubku. Idąc właśnie poprzez element składu i koncentracji, gdzie otrzymujemy pewnego rodzaju, chyba, czystość Gansu. Czystość Gansu ma bardzo duże znaczenie, ponieważ daje nam możliwość podziału pewnych struktur. Po angielsku to się fajnie nazywa. Ja nie wiem, czy jestem w stanie to akurat dobrze przetłumaczyć. Po angielsku się mówi offsprings. Tylko że te offsprings akurat, czyli to są jak gdyby dzieci, tylko że to nie chodzi o dzieci, tylko że jest to w pewnym sensie pochodna nas samych. Czyli coś, co z nas wyszło. I nawet niedawno żeśmy mieli rozmowę bardzo ciekawą na temat właśnie produkcji tych kubków i generalnie produkcji gansów. Tłuczemy tą produkcję gansów od już powiedzmy długiego czasu. I jakoś chyba gdzieś to mknęło w pewien sposób, że każdy patrzył na ten metal. Metal, który jest po jednej stronie, metal, który jest po drugiej stronie i że to dzięki temu łapiemy z kosmosu. A co jeżeli przyjmiemy inny wariant, że gansy, które produkują się tam, są dokładnie naszymi offsprings, czyli naszymi własnymi pochodnymi, czyli tym, czym emanuje, to znajduje się fizycznie w systemie, powiedzmy, pięciu kubków, czy systemie CO2 jakkolwiek. Tak? Nie chodzi już tutaj o fizyczność, ale to nie jest ciekawe, że jeżeli zwrócimy na to uwagę, że czym radiuje, to ten system, ten zwykły kubek z cynkiem, z miedzią i nanomiedzią jest w stanie wyłapać pola mojej duszy i przekształcić je w materię, którą jestem w stanie zaobserwować jako gans i do tego stworzyć jeszcze gans aminokwasu, który jest na górze. Teraz zobaczcie, nagle okazuje się, że to my produkujemy te gansy, nie tylko te metale, albo inaczej. Na początku było zakładane, że to tylko metale produkują te gansy. Ale co jeżeli teraz nagle okazuje się, że te urządzenia w pewnym sensie są też miernikiem siły naszych pól, jakimi emanujemy, czyli jakimi jesteśmy dawcami? Teraz kolejne pytanie jest bardzo ciekawe. Okej, to jeżeli podchodzimy do tego w ten sposób, to jeżeli ja mam z tym kontakt, no bo produkuję to, to znaczy się,
że to musi być kontakt dwustronny. Czyli nie tylko, że wysyłam, ale też i odbieram. Teraz pytanie jest, czy kiedykolwiek wpadło mi do głowy, żeby zdać sobie sprawę z tego fizycznego podejścia do powiedzmy aspektu technologii, co ja tak naprawdę od tego otrzymuję. Skoro widzimy, że mamy skład tylu elementów w jednym kubku. No nie wiem, chciałem to jedynie tutaj tak jakoś podrzucić, może wprowadzić małą refleksję nad troszeczkę innym spojrzeniem na to, nie tylko mechanicznym. No i co, no i na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że może gdzieś tam uda nam się może nawet to przeczytać te strony, które zostały przetłumaczone, żeby to zachować gdzieś na kanale fundacyjnym. Jeżeli ktoś by miał ochotę i uważa, że ma wspaniały głos, żeby być czytaczem, że tak powiem, to chętnie zapraszam, bo naprawdę warto by było nie tyle, że posiedzieć i przeczytać, ale warto by było pokłonić się nad tym, co jest zawarte w tym raporcie, który notabene jest fizyczny, ale w gruncie rzeczy w moim odczuciu wniesie bardzo dużo zrozumienia, a w szczególności, moi drodzy, do tego, co, jak i w jaki sposób możemy definiować to, co miał na myśli, albo to, co my zrozumieliśmy, to, co miał na myśli Kesze, mówiąc o koronawirusie, ruszając. Także ja Wam dziękuję bardzo i do usłyszenia. Dzięki, Paweł, za przetłumaczenie, spostrzeżenia, podzielenie się wiedzą. Myślę, że każdy, jak słucha Ciebie i wielu, wielu Twoich jakby spostrzeżeń, dużo mu to daje, jakby lżej mu jest w zrozumieniu tego. Chociaż to w wielu, wielu aspektach się łączy z wieloma ciekawymi zagadnieniami, chociażby z postrzeganiem tego, co ma się wydarzyć, lub z tego, co mamy w planie. Jeśli nie ma więcej pytań, to zapraszam na kolejne spotkanie. Halo, halo. Jarku, czy ja bym mógł odpowiedzieć jeszcze na pytanie tutaj od Huberta? Oczywiście. Które skierował do mnie. Chłopcu, ja Ci powiem tak. Ja w gruncie rzeczy inaczej, z innej strony. Po pierwsze, niejedzenie nie jest moim polem ekspertyzy. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, uważam, że te kubki nie są magiczną różdżką, która spowoduje w pewnym sensie, wybuduje ją i zaczną nastawać cuda. Bo po pierwsze, to my kroimy z tego tortu, tak jak Przemek wcześniej wspomniał właśnie o nożu do plazmy, to my kroimy, co chcemy, w jakiej ilości chcemy i z której strony tego kawałka chcemy zacząć się jakoś dzielić tym ze sobą. Więc nie leży to w mojej perspektywie. Moje skupienie, przez co pewnie zgubiłem wiele innych rzeczy po drodze, nie przy kubkach, a przy zrozumieniu interakcji pól, było to, co nie jest w ogóle zbliżone do procesu jedzenia. A więc jak gdyby w moim laboratorium, jakbym mógł to tak fizycznie opisać, w moim laboratorium przeprowadzałem testy, które nie miały nic wspólnego z jedzeniem lub niejedzeniem. Więc nie jestem w stanie w żadnym
żaden najmniejszy sposób powiedzieć, czy miało to wpływ, czy nie miało to wpływu, ponieważ nie było to w linii mojej ekspertyzy. Jeżeli to odpowiedziało, dziękuję. Na czym są dla mnie kubki? Dla mnie kubki same w sobie są, jakby to powiedzieć, no kubek jest kubek, tak? To ja determinuję, czym jest ten kubek dla mnie. A mam swoją linię, ci, którzy gdzieś tam kiedyś ze mną się spotkali, wiedzą, że mam swoją linię zainteresowań, swoją linię konika eksperymentowania z tą technologią w określony sposób. Więc jak gdyby cały czas trzymam się swojej własnej metodologii i na wiele, wiele różnych sposobów zachęcam każdego, żeby sobie zdefiniował swoją własną metodologię, sposób podejścia do technologii i zaczął funkcjonować w tym, czym tak naprawdę czuję się najlepiej. A jeszcze do tego, nie zapominając o tym, żeby przyjść i podzielić się z innymi swoimi najbardziej nawet trywialnymi spostrzeżeniami, ponieważ w wielu przypadkach zauważyliśmy na przestrzeni kilku lat, że najmniejsza głupawka, która nam się wydaje głupawką, dla kogoś innego może mieć arcyznaczenie w jego własnym kontekście, co pozwoli mu ruszyć dalej z własnym zaufaniem. Ja myślę, że tym są dla mnie te kubki. Dzięki, Paweł. No ja też bym mógł dodać coś od siebie. Dla mnie kubki to są narzędzia, na których pracujemy, ale tak jak ty to powiedziałeś, dla każdego może być to inna forma, czyli dla mnie może to być lustro, odbicie duszy lub brat, bliźniak mojej duszy lub totalność komunikacji. W każdym bądź razie procesy, które zachodzą tam, są częścią struktury planety, częścią struktury nas samych, środowiskiem, w którym to się znajduje. I odpowiedzi pewnie by była masę. W zależności też od tego, jak poczujemy to. Są pola, tak więc interakcja z tymi polami powinna dać odpowiedź, czym to jest. Tak jest moje zdanie, a nikt nikomu chyba nie da dokładnej odpowiedzi na to pytanie. To jest tak, jakbym sam siebie pytał, czym ja jestem. Także myślę, że tą refleksją zakończę dzisiejsze spotkanie. Życzę wszystkim dobrej nocy i odpowiedzi na swoje pytania. Nie prośmy o odpowiedź, wyraźmy to w sposób taki, jak powiedziała pewna osoba ostatnio. Żądajmy odpowiedzi od siebie. Bo od siebie możemy wszystko. Tak więc dzięki za dzisiaj. Spotykamy się czwartek, a to były 395 warsztaty poszukiwaczy wiedzy w języku polskim z niedzieli 6 września 2020 roku. Dobrej nocy, do usłyszenia. Dzięki za przetłumaczenie warsztatu.
It's time for change. Nadszedł czas zmiany, przejścia do prawdziwego działania wszechświata. I nadszedł czas, aby zrozumieć, że używamy stanu materii, by osiągnąć poziom zrozumienia duszy człowieka. Now you understand, maybe, teraz rozumiesz, być może, dlaczego Kreator wysłał swoich posłańców w imię tego, co miałeś. To oni przynoszą uszy, aby można było ich użyć, gdy nadejdzie czas Mesjasza. Mogę nauczyć duszę i przesłanie. Nie by się przeciwstawiać, ale poprzez ich zrozumienie, przez tych, którzy stali się Mesjaszami, aby dawać ze swoich dusz, aby ich elewować. Zadanie stało się łatwe. Szkoła jest tutaj i uczniowie są tutaj w oddaniu. Wtedy nie będzie żadnej walki między tym, co nazywają muzułmanami a chrześcijanami. Baranek i lew będą jeść i spać w tym samym gnieździe. Chrześcijanie i muzułmanie będą spać i modlić się w meczecie, w tym samym kościele, w imię ich dusz, nie w imię religii, które są używane do tworzenia tak wielu konfliktów, dla korzyści tych, którzy byli hiperaktywnymi dziećmi. Nadszedł czas, czas zmian jest tutaj. I jak powiedziałem, moje życzenie jest moim rozkazem. Jeśli pragniesz ujrzeć pokój, droga pokoju jest wyłożona bardzo wyraźnie. To dusza świadomości zbiorowej. Poprzez dawanie stworzy tą pozycję zmiany. Nic innego. W duszy człowieka nie ma długopisu. Jestem pewien, że po wejściu do społeczności uniwersalnej nigdy nie zobaczysz niczego zapisanego, ale równowagę pól duszy egzystencji. Staraj się być na tyle pokornym, aby nie stać się aroganckim w mocy, którą zrozumiałeś i posiadłeś. Inaczej wpadniesz w tą samą ścieżkę kościoła i meczetu. To jest to, co obiecaliśmy i to właśnie dostarczyliśmy. Musimy zrozumieć działanie duszy i musimy zrozumieć, że dusza człowieka jest gwiazdą w kosmosie wszechświata. Jeśli porównamy duszę człowieka i tak wielu nas, 7 miliardów w jednym zbiorze, Ziemia jest jak galaktyka z tak wieloma gwiazdami. Kiedy patrzymy w głąb wszechświata, widzimy galaktyki z setkami milionów gwiazd. Podobnie jest z planetą Ziemią. Niesie 7 miliardów pięknych gwiazd, które są duszą człowieka. Niesie z sobą duszę tak wielu trylionów zwierząt, roślin i wszystkiego innego. Jeśli więc patrzą ci, którzy nie widzą fizyczności Ziemi i jej zawartości, co widzą? Widzą galaktykę z wielką ilością pięknych, świecących świateł. Każda według swojej siły. Każda zgodnie ze swoją pozycją. Niemowlę ma piękną duszę, podobnie jak staruszek. Dla tych niefizycznych, którzy nie widzą fizycznego wymiaru tej planety, ale widzą siłę pola, jesteśmy gromadami gwiazd. Ludzka rasa, każda pojedyncza dusza, nikt z daleka nie widzi. To jest dusza rybaka, to jest dusza kosmologa, to jest dusza prezydenta.
Wszystkie świecą bez względu na fizyczność. To jest magia. Oto co nowa nauka musi przynieść człowiekowi. Kiedy patrzymy przez naszą duszę, widzimy tylko gwiazdy w innych duszach. I to jest przełom. To jest zrozumienie. Na tym właśnie polegają te wszystkie nauki. Dojście do dojrzałości następnego poziomu, aby zrozumieć daleki kosmos. Wszechświat jest ostrygą dla tych dusz, które służą. Wtedy człowiek jest gotowy do wejścia w kosmos. Wtedy człowiek jest gotowy, aby stać się częścią uniwersalnej społeczności, która została obiecana. Nigdy nie obiecywałem wam nieba. Zawsze obiecywałem wam elewację człowieka, aby przyłączył się do rodziny. A teraz macie klucz. To wy musicie otworzyć drzwi, aby zrozumieć, że mogę elewować duszę tych ludzi lub milionów innych dusz, że fizyczne życie na tej planecie zmieni się. Wtedy jestem godny bycia częścią społeczności uniwersalnej, by być, aby służyć, aby się rozwijać, by być tam, aby być częścią, że w cyklu życia wszechświata staje się w byciu częścią, staje się częścią totalności. Kiedy człowiek osiągnie ten punkt, pojawi się nowy wymiar w sile duszy człowieka, który jest poza wyobrażeniem zrozumienia życia fizycznego. To jest brama do otwarcia nowego życia w nowym wymiarze, co jest poza wyobrażeniem tego, co mogliście nazwać nowym początkiem, nowym cyklem, gdzie ten cykl niesie ze sobą źródło stworzenia życia we wszechświecie i unikosie. To jest elewacja duszy, aby służyć. Stała się kluczem. Nie tron życia fizycznego. Czas jest odpowiedni. Nadszedł czas, aby człowiek przeszedł przez ten proces.